Co stało się z Iwoną Wieczorek? Nagranie to ma na celu przedstawić wizję różnych osób posiadających zdolności parapsychiczne. Zanim przejdę do podzielenia się wizją, moją i mojej koleżanki, od której ją otrzymałem stosunkowo niedawno, chciałbym zaznaczyć, że pracuję współpracując z Fundacją Na Tropie pana Janusza Szostaka, mojego kolegi. Sprawą tą zajmowałem się lata temu. Jeszcze na samym początku wysłałem materiały do Policji Głównej w Gdańsku. To była inna wizja, jaka nie została uwzględniona w śledztwie, gdyż nie otrzymałem informacji zwrotnej. W sprawie tej Iwony Wieczorek zaangażowałem również swojego przyjaciela Rafała Nieradzika, który opublikował zdobyte informacje poza ciałem fizycznym w tej sprawie, a które znajdziecie na jego stronie poza ciałem fizycznym Rafał Nieradzik, dostępnej na Facebooku. Zbieżności są ogromne w różnych wizjach różnych osób, które nic ze sobą nie konsultowały, przystępując do nich. Dodatkiem do tego wszystkiego jest sympatyczna kobieta, którą niedawno poznałem w trakcie wykonywanej dla niej osobistej sesji tarota. Ania Musialik. Skromna dziewczyna o dużych zdolnościach mediumicznych. Ania zgodziła się na udostępnienie swej wizji, o co ją wcześniej zapytałem. Na końcu przedstawię jej wizję. Dodam również, iż zbieżności w związku ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek oraz w związku z tym, co ją spotkało, znaleźć możecie na jej blogu, na blogu Eweliny Tepe, blogu Dormire, moje sny i wizje, które ma nieustannie udostępnione, dostępne, pochodzące z 2011-2013 roku. Ostatecznie finał całej sprawy leży w rękach Fundacji Na Tropie i pana Janusza Szostaka, któremu kibicuję i trzymam kciuki za doprowadzenie całej tej sprawy do wyjaśnienia i końca. Zaznaczam różne osoby, różne pola widzenia, jak i doświadczenia parapsychiczne, które ze sobą się kryją, jak zauważycie. Moja wizja otwiera przekaz związany z Iwoną Wieczorek. Przekaz wykonany został 3 marca 2020 roku. Jest to ostatnia wizja, jaką wykonałem w związku z tą sprawą. Wizja ta została przekazana do rąk własnych pana Janusza Szostaka. Ciało Iwony znajduje się pod drzewem, gdzie rosną bluszcze. Widać delikatne wzniesienie, ale to nie góra. Może to być teren, który sztucznie został naniesiony, uformowany. Widzę miejsce, gdzie w chwili morderstwa mało ludzi tam żyło. Teraz może to być więcej domów. Blisko znajduje się mały lasek. Jest też zieleń i jakaś nitka wodna. Bardziej jako strumień, rzeczka. Ciało zostało zakopane w ziemi. Widać dosłownie człowieka z łopatą o wysokich butach, jak trapery lub buty ogrodowe. Nic sobie nie robi z tego. Bardziej zastanawia go, co by było, gdyby pozostawił ją przy życiu.
Iwona stanowiła dla niego jakiś problem. Nieuregulowany dług, niezałatwiona między nią a tym mężczyzną sprawa. Iwona była zakochana i ta woda płynąca, strumyk, mały ciek wodny nieznaczący. Bardziej te drzewa, bluszcze, teraz miejsce, gdzie spoczywają kości Iwony, to miejsce jest porośnięte. Po morderstwie usiadł w tym miejscu, widzę. Mężczyznę, który myśli, zachowuje w sekrecie prawdę. Iwona mogła być w ciąży. Oni się znali, znała oprawcę. On jej imponował w pewnym sensie, choć z jego strony do niej było daleko do uczucia. Człowiek ten żył wśród rubryk, wykresów. Być może był informatykiem, planistą, miał dużą wiedzę techniczną, nawet z zakresu budownictwa i nie tylko. Człowiek, który wiedział, jak się targować, jak handlować, zasobny, mogący mieć wiele domów. Do zbrodni doszło w jednym z jego domów poza miastem. To znaczy bardziej ja to ujrzałem, że mogło dojść do zbrodni poza miastem, w jego domu. Osoba ta była dobrym kierowcą, znała przepisy. Kolor włosów jasny, ciemny blond mi się ukazał. Dosyć wysoki i postawny. Nie gruby, nie chudy. Na dzień dzisiejszy może przebywać za granicą. Lub przebywa za granicą, wraca do Polski. Ma rodzinę własną, a tamten dom mógł sprzedać. Ujrzałem usuwanie dowodów. Możliwa sprzedaż domu. Bynajmniej w wizji przeniosłem się do tamtego czasu. Potwierdza mi się znajomość w ten sposób, że ona go dobrze znała. Widzę właśnie ciążę, której mogła być nawet nieświadoma. Poznała go, bardziej przebywali ze sobą tutaj na dyskotece, w klubie. Nie podejrzewała, co się wydarzy. Pragnęła innego życia, chciała wyjechać, odżyć. Wiedziała dobrze, że jest majętny, jest dostatny. Człowiek ten nie był miejscowy. Jego korzenie sięgają dalekiego miejsca. To znaczy, nie był miejscowy. Chodzi o to, że za granicą mógł również mieć rodzinę, jakieś kontakty. Często wyjeżdżał w biznesach, w interesach, nawet za granicę. Widzę coś związanego z domami, sprzedaż i handel. Może to być na chwilę obecną po prostu, że gdzieś pod budownictwo ta osoba się zajmuje. Mógł kogoś mieć, nie chciał zniszczyć swojego życia rodzinnego. Iwona była odskocznią, której zawrócił w głowie, choć jej nie kochał. Wiadomości były usuwane od niego, przez niego, kasowane. Widzę wymianę informacji, ale też usuwane połączenia, właśnie te wiadomości. I tu jest ciekawy moment, który jest bardzo zbieżny. On ją uderzył tępym narzędziem. Zacisnął ręce na szyi, dusił do momentu, gdy straciła przytomność. Ciało zaciągnął w kierunku drzew, lasków. I to jest ta okolica właśnie, gdzie jest ten strumień wody po analizie już, po fakcie dokonanej. Drzewku lasku i zakopał. Dobry planista, on nie należał do głupich, był bardzo inteligentny. W okolicy pojawia się właśnie tutaj obraz szpitala Kostnicy, miejsca, gdzie byli leczeni ludzie. To miejsce leżące blisko miejsca, gdzie została przewieziona i potem w konsekwencji kłótni i sprzeczki w efekcie zamordowana. Iwona mogła się odgrażać jemu podczas kłótni. On wpadł w szał. Od miejsca zaginięcia ostatniego znanego publicznie. To jest właśnie poza granicami miasta. Analizowałem te,
te miejsca, później już po dokonanej wizji, doszedłem do wniosku takiego już stricto bez kopiowania innych wizji czy wiadomości, że została spod domu po prostu porwana, wsadzona do auta i wywieziona właśnie w tym kierunku, gdzie płynie ta rzeczka, może być mostek mały. To jest taki lasek jakby i w okolicy stoi nieużytek, który służył celom zdrowotnym. To jest ta wizja moja. I teraz Ania Musialik, to co ona ujrzała, a co przekazała mi stosunkowo niedawno, ona to wyznaczyła w punktach. Punkt pierwszy, ujrzała zegarek na złotej bransolecie, na prawej ręce. Mężczyzna wysoki, chudy, no ona tu widziała ciemne włosy. Punkt drugi, bar, z którego dobiegała muzyka, muzyka latynoska, była bardzo głośna. Punkt trzeci, samochód na stacji benzynowej, dwóch mężczyzn. Punkt czwarty, uczucie topienia albo duszenia, brak możliwości złapania oddechu. To ciekawe, ponieważ my ze sobą nie konsultowaliśmy swoich wizji, tego co widzieliśmy, czyli tego momentu, jak zginęła, w jaki sposób. Odebranie właśnie tutaj dostępu do powietrza, oddechu przez uduszenie. Punkt czwarty, właśnie tutaj te uczucie topienia, co teraz przed chwilą powtarzam, albo duszenia, brak możliwości złapania oddechu i usłyszała Ania krzyk, pomóż mi. Ten krzyk właśnie, pomóż mi. Kolejny punkt. Rozmowa z jej ciotką, która była ubrana cała na biało i jej słowa. Ona tego nie przeżyje, jak się dowie, że ona nie żyje. Kolejny punkt to jest otoczenie. Plaża dość wąska. Kilku mężczyzn łowiących ryby na tej plaży. Obok domu tutaj próbuję się doczytać, bo to było pisane i zeskanowane. Schody prowadzące albo wejście. Ten domek obok domku z tymi schodami, obok las sprawiający wrażenie niedużego. Ten lasek. Ostatni punkt, wąska leśna ścieżka wśród lasu. Jakby brzozę. Drzewa o wąskich pniach, jakby brzozy młode. Ktoś kopiący dół. I wtedy ten krzyk kobiety, pomóż mi. Tutaj te wizje się powtarzają. Nawet miejsca tutaj wskazywane. Polecam tutaj sięgnąć do blogu mojej przyjaciółki Eweliny Tepe, Dormire, Sny i Wizje. Znajdziecie bez problemu. Oraz zwrócić uwagę na to, co przekazał Rafał Nieradzik. Rafał Nieradzik. On podczas, w trakcie naszej rozmowy telefonicznej właśnie wspomniał, że to było coś w rodzaju te duszenie, tak jakby chcieli potwierdzić, że nie żyje, to założyli folię na głowę, zawiązali taśmą taką klejącą bardzo mocno, by mieć pewność, że nie żyje. Zakopana pod drzewem. Dlaczego ciało
nie zostało wrzucone do tej rzeczki, do wody, ponieważ zależało mordercom, bo tam, jak wszyscy słyszą, było więcej osób. Ja tu mianowicie, wizja mi ukazywała bardziej mężczyznę, który doprowadził do jej śmierci. Zakopaliby naturalnie, nie, ciało nie zostało znalezione. Czuję osobiście, że sprawa ta jest bliska rozwiązania. Pan Janusz, uważam, jest na właściwym tropie. Teraz jeszcze tylko kwestia zorientowania się w okolicy, odszukania tych zbliżonych miejsc oraz tego, co pan Janusz otrzymał w trakcie sesji hipnotycznej z panią medium, psycholog. I bardzo dobrze, cieszy mnie to bardzo, że przekazane to zostało krakowskiemu Archiwum X. Mam nadzieję, że te zbieżności są duże. Różne osoby, które nie konsultowały, zaznaczam, ze sobą, między sobą, przed wykonaniem wizji, tym bardziej tutaj ta Ania Musiali, która też dziewczyna kompletnie obca, która podzieliła się ze mną swoim osobistym jakby takim śledztwem. Uważam, że ma silne zdolności parapsychiczne, które się rozwijają. Świadczy to nie tylko tu o potwierdzeniu z tym, co nam wyszło, Rafałowi, jej i mi oraz Ewelinie TP, co również z innymi. Trzymam gorąco kciuki. Naprawdę nie ma innej fundacji w Polsce, która zajmowałaby się na własną rękę prowadzeniem dochodzeń związanych z zaginięciami wielu osób na terenie Polski. Pan Janusz Szostak ma ogromne doświadczenie, dużą wiedzę i chylę mu nisko czoło, używa innego typu wiedzy, wiedzy detektywistycznej, instrumentów kryminalnych, śledczych, jest tym fachowcem. Mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób przyczyni się do pozyskania możliwie nowych informacji na temat tejże sprawy, która zmierza ku finałowi. Dziękuję za uwagę.